W lekcji tej sprawimy, że zegar pojawi się wtedy, kiedy na stronie będą znajdowały się odpowiednie znaczniki o nazwie zegar, a jego właściwości ustawimy specjalnie przygotowanymi w tym celu atrybutami. Wcześniej jednak zegar na stronie będą reprezentować tagi div z odpowiednią klasą, czyli będzie to rozwiązanie takie bardziej zwyczajne i w zależności od tego, ile tych tagów div na stronie będziemy mieli, tyle będziemy mieli na niej zegarów. Specjalny kod w JavaScript odpowiednio je policzy i wyświetli tych zegarów odpowiednią ilość. Będziemy również chcieli zmieniać np. rozmiary naszego zegara, raz za pomocą atrybutu style, innym razem za pomocą specjalnie w tym celu przygotowanych atrybutów, ale o tym za chwilę. Wychodzimy od kodu z poprzedniej lekcji, będziemy go modyfikować, czyli tak, mamy funkcję utwórz zegar, mamy funkcję obracaj, odpowiada ona za odpowiednie położenie wskazówek. Mamy funkcję uaktualnij wskazanie, czyli mózg całego zegara. Tu przeprowadzamy stosowne obliczenia. No i w bloku onload ten cały mechanizm tworzymy i uruchamiamy. Po uruchomieniu to wszystko działało tak. Zmieniając tutaj numer tarczy, wpływamy na jej kolor po uruchomieniu, ładując po prostu inny obrazek. Z trzech do wyboru. Na początek może uzupełnijmy blok body jakąś zawartością. Niech będzie to znacznik div o klasie zegar. Będzie miał on również nadaną pewną szerokość i wysokość, choć domyślnie ten cały układ odpowiednie rozmiary już posiada. Chodzi jednak o to, aby była możliwość ich modyfikacji. Czyli wprowadźmy atrybut style, a w nim określmy jakieś rozmiary naszego zegara. Szerokość niech wynosi 100 pikseli, a wysokość rzecz jasna niech będzie taka sama, inaczej otrzymamy elipsę, a nie o to nam tutaj chodzi. Nie zapominamy o znaczniku zamykającym. W naszej lekcji chodzi też o to, aby na stronie tych zegarów było kilka, właściwie ile dusza zapragnie. Ile będziemy mieć znaczników div z odpowiednią klasą, tyle będziemy mieli zegarów na stronie. Wklejamy tę linijkę poniżej kilka razy. No i może dla odróżnienia zmieńmy tym zegarom wymiary. Zapiszmy zmiany i zobaczmy, co uzyskamy na stronie. Jak widzimy, mamy uruchomiony zegar, ale to nie zasługa tych znaczników, tylko kodu z poprzedniej lekcji. A przed tym sporo wolnego miejsca. To jest na razie zasługa naszych znaczników. Niczego więcej nie robią. Teraz rzecz jasna, musimy napisać odpowiedni kod w JavaScript. Przede wszystkim w funkcji utwórz zegar dodamy argument, który będzie reprezentował zegar, czyli dokładnie element div z klasą zegar. Atrybut może nosić nazwę zegar, w sumie to nawet zalecane ze względu na obecne ciało tej funkcji, które już taką zmienną wykorzystuje. Taki bowiem element tworzymy zaraz pod spodem. Dlatego z tej linijki kodu musimy zrezygnować. My gotowe tagi na stronie już mamy. A jeśli nie będziemy mieli, to zwyczajnie żaden zegar nad niej się nie pojawi. Teraz musimy zapewnić, aby wszystkie elementy zegara przyjęły rozmiary jego obudowy, czyli diva. Będziemy bowiem rozmiary zegara modyfikować. Bez tego zabiegu wszystkie elementy zegara miałyby dalej rozmiary takie same jak przed próbą ich modyfikacji. Dlatego dobrze by było, aby każdy element zegara szerokość i wysokość dziedziczył po rodzicu, czyli po obudowie, w naszym przypadku po tagu div. Uzyskamy to w następujący sposób. Szerokość oraz wysokość niech przyjmą taką samą. Tego zabiegu musimy dokonać dla wszystkich elementów zegara, czyli dla tarczy oraz wskazówek. Najlepiej będzie, jeśli skopiujemy ten kod i wkleimy w odpowiednich miejscach. Linijki z ID będą teraz niepotrzebne, usuwamy je. Do poszczególnych wskazówek będziemy odnosić się w nieco inny sposób. Wykorzystywaliśmy je w funkcji obracaj. Teraz tę funkcję nieco przeprojektujemy. Dodajmy tutaj jeszcze jeden argument, może na początku. Argumentem tym niech będzie zegar, czyli element wskazujący na konkretnego diva, czyli obudowę. Parametr wskazówka zostaje, tylko teraz będzie przyjmował inne wartości. Pamiętajcie, że wskazówki w zegarze układamy w pewnej kolejności. Robi to funkcja utwórz zegar. Mamy najpierw wskazówkę godzin, potem minut, a na samym wierzchu wskazówkę sekund. Można zatem powiedzieć, że mają one przypisane pewne liczby odzwierciedlające ich położenie w obudowie, czyli w bloku div. Tarcza też jest obrazem, w obudowie ma numer 0, ponieważ w JavaScript elementy tablic numerujemy od zera. Tarczę umieściliśmy na początku, jest najgłębiej. Wskazówka godzin ma numer 1, wskazówka minut numer 2, a wskazówka sekund 3.
Wskazówki będziemy pobierać teraz z konkretnego zegara, a nie z całego dokumentu, czyli słowo dokument musimy zamienić na słowo zegar. I z jego poziomu dostaniemy się za pomocą getElements by TagName do konkretnej wskazówki, z tym, że tutaj teraz musi być nazwa tagu, czyli img. Zmiennej wskazówka użyjemy na końcu, a że mamy tutaj do czynienia z tablicą, więc musimy użyć nawiasu kwadratowego. Tutaj właśnie wskazujemy, teraz już za pomocą liczb, a nie ID, na konkretną wskazówkę. Czyli dla przypomnienia, godziny to jedynka, minuty dwójka, a sekundy trójka. Funkcję uaktualnij i wskazanie też nieco zmodyfikujemy. Również dodamy jeden parametr, który będzie reprezentował zegar, czyli element div na stronie. A czynimy to po to, aby odpowiednio wywołać funkcję obracaj. W takiej formie nam teraz nie przejdzie. Teraz musimy podać stosowną numerację. Dla sekund 3, dla minut 2, a dla godzin 1. Odnosimy się do wskazówek, o czym mówiłem wcześniej. No i jeszcze rzecz jasna, na początku musimy wskazać obiekt. Czyli na obudowę naszego zegara jest to zmienna zegar przechowująca w rzeczywistości element div z klasą zegar. To znaczy w tej chwili go jeszcze nie przechowuje. Nie wywołaliśmy jeszcze tej funkcji. I teraz tak. Utwórzmy dodatkową funkcję. Jej zadaniem będzie wstawienie oraz uruchomienie zegara. Dlaczego to robimy? Otóż będzie to czynność powtarzalna, zatem najlepiej utworzyć oddzielną funkcję. Będzie przyjmować ona jeden parametr, czyli element div nasz zegar, a dokładnie jego budowę. A jej ciało będzie składać się z tych trzech linijek. Teraz drobne modyfikacje, ponieważ po naszych zmianach w obecnej postaci to nie przejdzie. Tutaj przekazać musimy argument zegar. Tu zgodnie z tym, co utworzyliśmy przed chwilą, musimy również podać argument zegar, czyli diva. A w setInterval też musimy to uwzględnić, z tym, że funkcję tę wywołujemy w taki teraz sposób. I tutaj możemy skopiować teraz tę linijkę. To jeszcze nie koniec. W bloku onload musimy utworzyć zmienną reprezentującą wszystkie divy z klasą zegar, jakie umieściliśmy na stronie. Czyli wpisujemy zegary, getElements by ClassName i w nawiasie w postaci łańcucha znaków nazwę klasy, czyli zegar. W ten sposób zmienna zegary przechowuje tablicę elementów, tablicę tych divów z klasą zegar. To wszystko musi się odbywać w bloku onload, ponieważ na tym etapie w przeglądarce nie załadowała się treść strony, no chyba że cały kod JavaScript umieścilibyśmy na końcu w bloku body. Teraz korzystamy z pętli. Będziemy przeszukiwali od zera, dlatego wpisujemy tak od zera, ponieważ elementy tablicy numerujemy od zera. Warunek musi być skonstruowany następująco i musi być mniejsze od liczby elementów, liczby zegarów na stronie. Mniejsze, bo zaczynamy od zera właśnie. Trzecia część pętli for to zwiększenie zmiennej i o 1. W przeciwnym razie mielibyśmy pętlę nieskończoną. A w ciele pętli zaś pozostało nam już tylko wywołać funkcję wstaw uruchom zegar. Będzie ona wywoływana tyle razy, ile jest tagów div na stronie z klasą zegar. W naszym przypadku 3 razy. Tutaj tylko musimy skorzystać z tablicy zegary i odnosić się do poszczególnych jej elementów. Zapiszmy zmiany i zobaczmy, czy to wszystko nam w ogóle zadziała. Uruchamiamy stronę w przeglądarce i gdzieś mamy błąd. Coś jest nie tak ze stylami. Zerknijmy do kodu. Tak w ogóle to mamy tu jeszcze jeden błąd. Dodanie zegara do strony obecnie nie ma sensu, przecież te zegary w naszym przykładzie na stronie się znajdują. Są linii znaczniki div, ta linijka jest niepotrzebna. Usuńmy ją. Kiedy uruchomimy teraz stronę, uzyskamy dalej niezadowalający efekt, choć tym razem poruszają się wszystkie wskazówki sekund. Zerknijmy na style. Zabrakło nam tutaj średnika oddzielającego właściwości, dlatego to wszystko się nam rozsypało. Zapisujemy, uruchamiamy. No, prawie dobrze. Czemu nie mamy zegarów trzech, tylko jeden? Jest tu w dalszym ciągu winne formatowanie. Określmy tutaj sposób wyświetlania. Wpiszmy tutaj tak.
Inline blok łączy cechy elementów liniowych i blokowych. Za jego pomocą możemy sprawić, że będzie możliwe nadanie naszemu elementowi wymiarów i wszystkich marginesów, a także nie nastąpi po nim przejście do kolejnej linii. To generalnie moglibyśmy zrobić w kodzie JavaScript, aby to było bardziej hermetyczne, za pomocą set attribute i atrybutu style. Ale żeby było prościej, zróbmy to tutaj. Zróbmy tak dla wszystkich zegarów na stronie. Zapisujemy, uruchamiamy. Dalej gdzieś jeszcze mamy błąd. Zerknijmy jeszcze raz do kodu. Tak, pozostałość po poprzedniej lekcji. Usuńmy tę linijkę. Zresztą, jak się okazuje, generalnie nie była ona tu potrzebna. Psuła nam cały mechanizm. Zapisujemy, uruchamiamy i teraz mamy nasze trzy zegary. Działają prawidłowo. O to nam chodziło. Trzy zegary, bo trzy divy z klasą zegar. Jeśli powrócimy do kodu i usuniemy tutaj ten fragment, to wszystkie tarcze wyświetlą się teraz jedna pod drugą. A tak znowu będziemy mieli obok. No dobrze, a jak wpłynąć teraz na rodzaj wyświetlanej tarczy? Utwórzmy sobie w tym celu specjalny atrybut, niech nosi nazwę tarcza. I tutaj na przykład za pomocą cyfr, choć można wymyślić oczywiście inną metodę, będziemy wskazywać na poszczególne tarcze, czyli będziemy mieli tak, tarcza 1, tarcza 2, tarcza 3. Oczywiście w tej chwili nie będzie to jeszcze działać, nie napisaliśmy kodu obsługi tego atrybutu. On sobie w tej chwili jest i tyle. Zmian dokonujemy w wywołaniu funkcji utwórz zegar. Przyjmuje ona bowiem dwa parametry. Jeśli nie był żaden podany, wartość była bliżej nieokreślona, dlatego za pomocą instrukcji if program korzystał z pierwszej tarczy. Czyli wpisać musimy zegar.getAttribute i w nawiasie musimy podać nazwę atrybutu, czyli słowo tarcza. W ten sposób dla każdego elementu pobierzemy jego wartość, którą ma przypisaną i tym sposobem wpłyniemy na rodzaj tarczy. Zapiszmy zmiany i zobaczmy, co nam wyszło na stronie. Jak widzimy, mechanizm działa. Mamy różne tarcze, o to nam chodziło, żeby mieć pewność, czy to nie przypadek. Tutaj dajmy trójkę, a tutaj z kolei jedynkę. Zapisujemy, znowu uruchamiamy stronę i tym razem mamy tarczę w odwrotnej kolejności niż poprzednio. No to teraz pojedźmy już po całości. Po co nam jakiś div z klasą zegar? Wprowadźmy od razu taki znacznik. Jak to osiągnąć? Otóż bardzo prosto. Ten kod skomentujmy tak dla porównania. Natomiast teraz kopiujmy go, wklejmy poniżej i zacznijmy modyfikować. Czyli zamiast słowa div wstawmy słowo zegar, a klasę usuwamy. Zapisujemy zmiany, uruchamiamy stronę. Strona pusta. Jest to oczywiste, ponieważ znowu nie mamy kodu obsługi, tym razem znacznika zegar. A jak go napisać? Bardzo prosto. Zamiast klasy zegar szukamy tagu zegar i z tych elementów niech będzie tablica. Czyli w zasadzie niewielka zmiana. Zamiast getElementsByClassName ma być tutaj teraz getElementsByTagName. Zapisujemy zmiany, uruchamiamy stronę i mamy oczekiwany efekt. Trzy różnokolorowe tarcze o różnych rozmiarach. Oczywiście, kiedy tutaj zmienimy wartość, to tarcze też się zmienią. Zapisujemy, odświeżamy i teraz mamy kolejność odwrotną. Wszystko działa jak należy. Dobrze, to na koniec tej lekcji jeszcze jeden przypadek. Obecnie rozmiary zegara modyfikujemy w dość nieelegancki sposób. Przydałby się jakiś atrybut, na przykład promień. Proszę bardzo, weźmy ten kod w komentarz, tak dla porównania znowu. Skopiujmy, wklejmy poniżej.
Z każdej linijki usuńmy ten fragment, nie będzie nam on już potrzebny. Teraz rozmiary zegara będziemy ustalać za pomocą atrybutu promień. Pierwsza tarcza niech ma promień 50 pikseli. Promieniem drugiej tarczy niech będzie 65 pikseli, a promieniem trzeciej niech będzie 75 pikseli. Kiedy teraz zapiszemy zmiany oraz uruchomimy stronę, rzecz jasna efektu nie będzie. Znowu nie mamy kodu obsługi tego atrybutu. W tym celu zmodyfikujmy nieco funkcję utwórz zegar. W pierwszej kolejności dopiszmy argument, niech nosi nazwę promień. Będziemy tutaj przekazywać odczytany promień z naszego atrybutu o nazwie promień. W dziale funkcji wstawmy kod, który wpłynie na podstawie podanej wartości na wysokość i szerokość naszego zegara. Nie potrzeba tutaj wiele. Znowu musimy odnieść się do stylów CSS, ale tym razem dla odmiany i w celach ćwiczeń zróbmy to za pomocą właściwości style, jaką oferuje nam JavaScript. Wpisujemy zegar, potem style. Zacznijmy może od szerokości. Po znaku przypisania wprowadźmy promień, czyli trzeci argument funkcji. Szerokość to 2 promienie, wartość podajemy w pikselach. Oto cała filozofia. Wysokość zaś możemy zmienić również w ten sposób, przecież muszą być sobie równe. Możemy też zrobić tak, jeśli ktoś ma na to ochotę. To jeszcze nie wszystko. Teraz ten promień musimy uwzględnić w wywołaniu tej funkcji i co ważne, odczytać go. A robimy to za pomocą getAttribute. W nawiasie musimy podać nazwę argumentu, czyli teraz musi to być promień. I to tyle. Nie pozostało nam już nic innego, jak zapisać zmiany i uruchomić stronę. No i mamy 3 zegary o różnych tarczach i różnych rozmiarach. Niestety coś jest nie tak, trzeci zegar nie działa. Tak, tak, małe niedopatrzenie, nie domknęliśmy tutaj. Naprawiamy ten błąd, zapisujemy stronę, uruchamiamy. I tym razem wszystko działa prawidłowo. Takim oto sposobem zegarów o różnych tarczach i różnych rozmiarach możemy mieć na stronie, ile dusza zapragnie. I co najważniejsze, wszystkie będą działały. Skopiujmy może ten kod, wklejmy poniżej, trochę go modyfikując. Tu wstawmy na przykład 100. Tutaj na przykład 120. Te elementy może wyświetlajmy tylko blokowo. To może jeszcze tutaj zmienimy rodzaje tarczy. Po zapisaniu i uruchomieniu strony oczywiście przybyło nam działających zegarów. Wszystko jest ok. I to tyle w tej lekcji. Pokazałem w niej, jak tworzyć własne znaczniki i atrybuty nienależące do specyfikacji HTML, jak również jak odnajdywać elementy na podstawie ich klas.